Hej wszystkim! Moją już tradycją jest wejście do sklepu Action, kiedy jestem na zakupach i pójście do tego działu kreatywnego. Porozglądałam się trochę i znalazłam ciekawą rzecz, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Powiem Wam, że nie była zbyt droga, zresztą za chwilę się dowiecie, ile kosztowała, ale raczej taka, której zazwyczaj się nie widzi. Ten zestaw zainteresował mnie po pierwsze swoją nazwą. Jest tutaj Wax Resist Watercolor Set. Czyli mamy coś z woskiem w środku i oczywiście zestaw do malowania. Więc dzisiaj chciałabym tym czymś stworzyć ilustrację. Zobaczymy, czy w ogóle wyjdzie i jaka jest jakość tego zestawu. Mam nadzieję właśnie, że cokolwiek mi dzisiaj z tego wyjdzie, a jeśli chcecie widzieć więcej tego typu filmów, gdzie testuję jakieś tanie przybory, to zapraszam do kliknięcia czerwonego przycisku subskrybuj na dole pod filmem. Mają naprawdę bardzo ładne opakowanie. Zobaczcie, jak się fajnie świeci tutaj na złoto. No i właśnie zainteresowało mnie tym, że były inne. No nie codziennie się znajduje taki zestaw kredek, gdzie mamy napisane, że jest woskoodporny. Raczej to jest chyba taki mały chwyt marketingowy, bo normalnie kiedy się chyba narysuje kredką świecową i pomaluje akwarelami, to działa tak samo. No ale dobra, zobaczymy jak z jakością tego zestawu. Mamy tutaj, żeby narysować tą taką dodatkową właśnie water resist stick, czyli tym takim woskiem, później pokolorować, a później jeszcze to rozmyć, więc ciekawe, czy w środku jest też właśnie pędzelek taki do rozmywania. O, jest, no to fajnie. Czyli co my tutaj mamy? Producent opisał to tak. Zestaw akwareli z medium kryjącym, 10 razy kredek akwarelowych, 1 razy pędzel na wodę, 1 razy sztyft maskujący, ale świetnie po prostu dobrali słownictwo do tego, zamiast napisać po prostu jakaś kredka świecowa, to napisali no nie wiadomo co. No tutaj mamy taką instrukcję typowo, no wiecie, jak używać tego pędzelka na wodę, ale to raczej wszyscy wiemy. Wlewa się po prostu tam wodę w środku i tak przyciska, żeby wyleciała woda. No dobra, to otwieramy. Właśnie, bo chyba nie powiedziałam Wam, jaka jest tego zestawu cena. Kosztował mnie 5,95, więc no w ogóle niezbyt dużo. Chociaż jak na taką jakość, co tutaj widzimy, no to może jest to wystarczająco. No i co tutaj mamy? Po prostu jakieś takie kredeczki świecowe, wodorozpuszczalne. Mamy oczywiście ten pędzelek na wodę, który pewnie jest tutaj najdroższy. O, nawet spoko końcówka, taka dłuższa. No i tutaj właśnie sobie odkręcamy taki pędzelek. Wlewamy wodę do tej części, zakręcamy, a później kiedy chcemy użyć, to po prostu tutaj musimy nacisnąć mocniej i przeleci nam woda przez ten pędzel. Nalałam sobie od razu wodę, właśnie najlepiej to nalewać z kranu, żeby nic nie rozlać. Oj, widzę, że to ciężko się tutaj zakręca. Aha, okej, bo to jest w ogóle w drugą stronę zakręcanie, czyli w drugą stronę niezgodnie z wskazówkami zegara się zakręca, a odkręca ze wskazówkami zegara, czyli totalnie inaczej niż wszystkie inne pędzle. No ale dobra, przetestujmy sobie w ogóle, jak to wszystko wygląda i zobaczmy, czym się różnią te dwie kredki, że niby one są inne. Wiecie, to się nakłada, żeby po prostu ta woda nie wsiąkała w to miejsce, czyli rysujemy sobie tym białym, a później kolorujemy tymi kredeczkami. No, wyglądają one tak, po prostu mają jakiś tam papierek na sobie. Mają tutaj watercolor crayon i jest to firma Avec, czy tam Avec. I tutaj mamy Wax Resist Stick, więc no, nic szczególnego. A zobaczymy oczywiście, jak to będzie się sprawować, więc na sam początek po prostu narysujemy sobie taką kreseczkę tym białym, żeby sprawdzić, jak to później będzie wyglądać rozmyte. Po lewej nałożymy na sucho, a po prawej rozmoczymy. No dobra, to zaczynamy. Trochę tak dziwnie ułożone kolorystycznie, jak zawsze. Jestem pełna podziwu po prostu, jak oni to ogarniają. Dobra, czyli tak lecimy z tą. Taka nawet fajna w dotyku, jeśli chodzi o zetknięcie z kartką, to kredka jest spoko, nie zostawia żadnych grudek, co jest naprawdę, no, zadziwiające. Chociaż na razie nie chwalę dnia przed zachodem słońca, bo może się okazać inaczej. Lecimy zielona. Zielona w ogóle jest jakaś taka jakby wyblakła, ale no nic. Dalej mamy ciemną zieloną, która jest jaśniejszym zielonym, tylko turkusowym bardziej. Ciekawe, jaki będzie najciemniejszy kolor, bo w sumie w tych kredkach to raczej nie ma takich bardzo głębokich kolorków. Co tutaj jest? Jakiś fiolet. No, one są takie typowo świecowe kredki, po prostu. Więc myślę, że samemu w domu można sobie to na pewno jakoś tam zrobić inaczej. Dobra, już przedostatnia kredka, czyli brązowa.
I ostatnia będzie czarna. No, ten czarny to jest taki bardziej brązowo-szary, o bym tak powiedziała. No i teraz zobaczmy, jak to się wszystko rozmywa. Może tak przybliżmy to. No i ja sobie kropnę. Dobra, poleciała mi już woda, więc teraz fajnie będzie się to rozmywać, mam nadzieję. Ujoj. Ojej, dobra, chyba jednak będzie widać to, co nałożyliśmy, ale lipa, powiem Wam, bo myślałam, że to się ładnie jakoś tam rozmyje, chyba że trzeba po prostu w jakiś inny sposób to nałożyć i widzę, że wcale jakoś tak za bardzo ten biały tutaj nie prześwituje. Nie wiem czemu. Czy to się okaże totalną klapą? Powiedzcie mi, przecież to jest po prostu jedyne zastosowanie tego zestawu, że ten biały tutaj, on ma, wiecie, jakoś prześwitywać, że się nie będzie nakładać kredka, a się nakłada. Chociaż wiecie co, ja za chwilę Wam pokażę, bo na opakowaniu jest narysowany taki obrazek. O właśnie ten. I tutaj pokazują, że nie nakłada się na ten biały kolor i no nie wiem w sumie, bo tutaj jest niby tak wygląda, jakby było nałożone, a tutaj jest tak, że naokoło nakładają, więc może spróbujemy też tak to zrobić, że nie będziemy nakładać kredki na ten biały kolor, tylko wiecie, obok. No ale jak widzicie, to rozpuszczanie to jest jakaś masakra, także 6 zł za takie coś. Myślę, że pieniądze to tak średnio dobrze wydane. Dobra, zróbmy może słoneczko tutaj. Tylko wiecie, no to trzeba widzieć, gdzie się nakłada ten biały, bo na tym zdjęciu jest po prostu szary papier. Tutaj mam biały na białym. No i co? Może zrobimy jakiś pomarańcz. I po prostu dookoła to ponakładamy i rozmyjemy jakoś to tutaj pomiędzy. Dobra, a w środku zrobimy żółty. I sprawdzimy, czy się fajnie blendują, czy też niekoniecznie. Okej. Kurczę, ta woda z tego pędzla to wypływa tak masakrycznie. No nie jest najlepszej jakości, ale w sumie czego się spodziewać po tej cenie. Nie, to czy ja coś po prostu robię źle? Bo w sumie teraz wiecie, to się rozmyło tam, gdzie to nałożyłam i... Nie, no nie wierzę. Co to ma w ogóle być? Ja się po prostu zastanawiam, czemu ja kupuję takie zestawy, powiedzcie mi. I co ja sobie robię, że tym teraz będę musiała stworzyć jakąś ilustrację i co ja mam niby wykombinować z takiego czegoś? Życzcie mi naprawdę powodzenia. Ja nie jestem totalnie pozytywnie nastawiona na to, co tutaj zobaczyliśmy. No kolory nakładają się fajnie, same kredki właśnie fajnie się nakładają, ale to, co się dzieje po zetknięciu z wodą i to, że jednak tego białego aż tak mocno, no w sumie tutaj jest tak delikatnie prześwitujący, możecie zobaczyć tę linię, ale no inaczej to wygląda na opakowaniu, nie sądzicie? Kiedy nagrywam tę narrację, to już jestem po testowaniu tych kredek i jak widzicie po tytule, no nie było to przyjemne. Niestety były to najgorsze przybory, które ostatnio testowałam. Chyba nic gorszego, no tak mi się wydaje, nic gorszego w ogóle nie testowałam. To jest jakaś masakra. No i niestety muszę tak to określić, bo no, gorszego badziewia nie testowałam wcześniej. I mówię to ja, która stara się znaleźć pozytywy w każdym przedmiocie, który testuję, no ale dobra. Zacznijmy od tego, że ten zestaw kosztuje 5,95, więc naprawdę bardzo, bardzo mało. No i przykuwa uwagę swoim wyglądem. No tak jak Wam mówiłam, wzięłam go ze względu na to, jak to wszystko wyglądało, no i jak przedstawia nam to producent. Niestety się nadziałam. Przynajmniej mało pieniędzy zmarnowałam, bo tylko to 6 zł, więc nie było to na przykład 30 czy 100. No ale nadal, totalnie do niczego ten zestaw się nie nadaje. No ale od początku. Zaczęłam od zrobienia szkicu, wzorowałam się na tym zdjęciu, które teraz widzicie i stworzyłam line art, bo tak po tych pierwszych próbach stwierdziłam, że chyba nic mi z tego dobrego nie wyjdzie, więc przynajmniej będziemy mieć line art i zarys tego, co chcę stworzyć na papierze. Oczywiście wybrałam papier do akwareli, żeby jak najlepiej mi się przyjmowała ta kredka i do tego nie wybierałam takiego z fakturą, tylko raczej gładki, więc taki tłoczony na ciepło, no i raczej z lepszą jakością.
Niestety nic to nie dało. Myślałam, że gładki papier przy rozmywaniu tych kredek nie będzie pokazywał żadnej faktury, kiedy nałożymy to i rozmoczymy, a tak się totalnie nie działo w ogóle. Było tam widać takie kropeczki, które widzimy, kiedy naprawdę przyjrzymy się bardzo blisko temu naszemu papierowi. Tak tu, kiedy nałożymy kredkę i ją rozmoczymy, to te kropeczki totalnie widać i... No, nie spodziewałam się takiego efektu. Myślałam, że będzie to lepsze i widać również pociągnięcia kredki. Muszę Wam powiedzieć, że jak przyciśnie się te kredki do papieru mocniej, to zostawiają one grudki, więc to też jest kolejny minus. Jedna z ważniejszych rzeczy, czyli to, co nam tutaj zapewnia producent, czyli ta kredka biała, która kiedy ją się nałoży i pokoloruje tam na sucho kredką zwykłą, później się rozwodni tym pędzelkiem, to będzie zostawiać taki sam zarys, jak zrobiliśmy kredką. No po prostu, no pamiętacie to, co było na okładce. Dlatego na płatkach tulipanu zrobiłam takie kreski, które właśnie zazwyczaj są tam, żeby jakoś tam je zaznaczyć. Nie zaznaczałam ich cienkopisem i chciałam sprawdzić, jak to będzie wyglądać po prostu. Jaka jest, wiecie, najlepsza zaleta tych kredek, że kiedy się narysuje tym białym, to będzie widać to, co narysowaliśmy wcześniej. Po prostu nie przyjmie żadnego pigmentu, żadnej wody, będzie po prostu biały obszar. No i powiem Wam, że nawet troszkę tego białego obszaru zostało. Starałam się oczywiście nie najeżdżać tymi kredkami wcześniej na miejsca, które zaznaczyłam białą kredką, a i zaznaczyłam jeszcze tutaj pyszczek tej myszki. No ale gdybym przejechała kredką, po tym na pewno tego nie byłoby widać. I no niestety nie jest to takie, jak nam producent tutaj pokazuje, że ostre krawędzie widzimy, tylko bardziej, nie wiem, rozmyte. Po prostu nie będzie się dało jakichś takich szczegółów zrobić tą kredką, która jest wodoszczelna, czy jak to tam nazwać. Niestety mocno się przejechałam i powiem Wam, że chciałam jak najszybciej skończyć ten rysunek, bo totalnie mi się to nie podobało. Kolory są bardzo wyblakłe, nie da się osiągnąć takiej głębi, no są po prostu masakryczne. Dokańczając już nawet nie rozmywałam tła, bo stwierdziłam, że trzeba trochę inaczej je zrobić, więc pokolorowałam jedynie dwoma kredkami na sucho. Już nie dodawałam wody, bo wiedziałam, że nie będzie to zbyt ciekawy efekt. Dlatego myślę, że na sucho one są o wiele lepsze, chociaż nadal są badziewne, no bo te kolory są zupełnie, zupełnie nienasycone. Więc niestety, taka jest moja ocena, żebyście tego po prostu nie kupowali. Okej, na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi, co sądzicie o tym zestawie, czy go macie, czy próbowaliście, testowaliście, widzieliście, czy jesteście zachęceni, czy też zniechęceni. A ja zapraszam na koniec na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w środę o 15 i sobotę o 9, także do zobaczenia i pa!